Cześć Aniela. Cześć Jacek. Aniela, tu powiedziałaś przed chwilą coś takiego, że jesteś w tej chwili w melanżu. Tak, ale 3 dni miałam przerwy teraz. Od dzisiaj zaczynam znowu. Czyli zaczynasz melanż dopiero, tak? Zaczynam, ale już na dzisiaj koniec będzie. To melanż może trwać tylko jeden dzień? No nie, może parę dni trwać, ale jakoś tak, wiesz, delikatnie. Aha. Delikatnie, piwko tylko. A 3 dni miałaś przerwę od melanżu? Tak. A co to znaczy, że tak ma się przerwę? No, że ja z nimi nie imprezowałam, oni sobie tam robili ogniska, czy coś, jakieś było towarzystwo, a tak naprawdę ja sama sobie leżałam i spałam. A rozumiem. A czy w te dni przerwy piłaś alkohol, czy nie? Nie, nie, w ogóle. A rozumiem, czyli się tak wyzerowałaś jak tak, gdyby. Tak, wyzerowałam się. Czy masz problem z tym, żeby przestać pić nawet na 2 dni? Nie, właśnie jak skończyłam ten melanż, to oni sobie zimprezowali, a ja sama sobie siedziałam. Czy miałaś wtedy jakieś takie objawy odstawienia, że nie wiem, gdzie się czułaś? Ale to z innego powodu ja się źle czułam. Nie z tego, że nie ma alkoholu czy coś, bo alkohol był, ale ja po prostu nie chciałam. Aha. Jak często robisz przerwy? Jak długie są to przerwy, jeżeli chodzi o alkohol? No tak naprawdę już miałam sobie zrobić przerwę do końca wakacji może, tak sobie postanowiłam. A wyszły tylko 2 dni? Wyszły tylko 2 dni. A wcześniejsza przerwa, kiedy miała miejsce, jak długo trwała? O, wcześniejsza przerwa, to już nawet nie pamiętam. Czyli właściwie cały czas jesteś w melanżu. No tak, bo ich bardziej nie chcę, ich tym bardziej one są, wiesz? Im bardziej nie chcesz melanżu, tym bardziej tak. Melanż jest. Tak. Aha. I to jest głównie picie alkoholu? To jest właśnie, ale to jest delikatnie, piwko tylko. Już tak, to nie jest tak, wiesz. Jak u ciebie wygląda spożywanie różnych alkoholi? Mam na myśli wina, szampany, piwo, wódki. Jak to wygląda? U mnie jest tylko piwo i czasami wódka, ale już z wódką to sobie dałam spokój, tylko piwo teraz sobie jedno wypiłam. No już drugie moje. A inne alkohole, takie jak wino, szampan? Też różnie. Zależy, gdzie jestem i kto co przyniesie. Aniela, właśnie chciałem z tobą dzisiaj przede wszystkim pogadać o wódce. Jest takie powiedzenie, że po wódce rozum się robi krótki. Picie wódki powoduje, że rozum jest no krótki. Tak. Jakoś coś takiego. Tak, ja właśnie czasami też nie panuję nad sobą, jak wypiję, wiesz? I ja się dziwię właśnie, bo to nie jestem ja wtedy. Ja mam 2 charaktery. Jeden na trzeźwo, a drugi po pijaku. Czy jest różnica, czy pijesz piwo, czy pijesz wódkę? No tak, po wódce mi bardziej odwala. Przypomniałem sobie, od wódki rozum krótki. O, tak to powinno być. No tak. Po wódce bardziej się odwala. Tak. A możesz dać przykład? Albo przykłady, jak ci kiedyś odwaliło po wódce? Jak mi odwaliło po wódce? No, wiesz, to zaczynam być bardziej rozmowna i w ogóle tutaj to z tym pogadam, to z tamtym, to z tamtym, to z tamtym, a jak jestem trzeźwa, to kompletnie ja unikam towarzystwa, wiesz. Mhm. Kiedyś mówiłam, że ja to wolę sobie sama pić, wiesz, bo wtedy nie mam do kogo się odezwać, więc tutaj nie ma... Ale w tym, że człowiek się robi rozmowny, to nie ma nic złego, to trudno jest powiedzieć... To nie jest nic złego, prawda? O rozmowności, no, że to rozum krótki. Mi chodzi o takie kompletne odpały. Czy rozrabiałaś kiedyś po wódce tak, że potem ci było tego wstyd, albo że nie rozumiałaś swojego zachowania? No czasami tak było, no ale już teraz powoli ja schodzę z tego... Nie wiem, co to... Każdy ktoś kiedyś odwalił po wódce chyba. A możesz dać jakiś przykład takiej rzeczy, który ci jest, nie wiem, na przykład, no? Ja odwaliłam? No, są takie sytuacje, ale ja nie mogę tylko powiedzieć, bo to są bardzo już takie, wiesz... A, rozumiem. Ale no, takie sytuacje miały miejsce? No, miały. A możesz powiedzieć taką sytuację, o której możesz opowiedzieć, a która była odpałem po wódce? No co? Pewnego dnia to już nawet... Nie wiem, czy to YouTube przyjmie. Teraz. Spróbujemy. Że latałam nago, po prostu po ogrodzie. Aha. Rozebrałam się do naga, latałam po ogrodzie. Mimo, że z tyłu było towarzystwo. Czyli nie przeszkadzało ci towarzystwo innych osób? Tak.
No ale umówmy się, że to no, rzeczywiście może być potem głupio, no, ale też nikogo nie krzywdziłaś w ten sposób. Wiesz, no, no nie, raczej się uśmiali z tego, no a później taki pies. Aha. To ja pamiętam taką historię, to było na jakimś obozie młodzieżowym, nie wiem, miałem wtedy już na pewno skończone 18 lat, bo do 18 nie piłem alkoholu, ale kumpel się upił dość mocno. I potem wszyscy następnego dnia mu wmawiali, że biegał na golasa, co było nieprawdą. Ale on był tak wtedy pijany, że nie pamiętał tego i bardzo mu było wstyd. Wstydził się za coś, czego nie zrobił, bo mu wszyscy wmówili, że biegał właśnie na golasa. No właśnie, ja tak miałam naprawdę. A może tylko ci tak wmówiono potem? Nie, nie, ja to pamiętam, że ja tak robiłam. Nie chciałam tego, nie teraz cofnęła czas, ale no... A no jakiś... co mam zrobić? No... Zapominam po prostu o tym, dalej idę. Zapominasz o ubraniu. Zapominam o ubraniu, zapominam co zrobiłam. Zapominam o Bożym świecie, jak się upiję. Dlatego ja muszę być sama. Ja muszę pić sama, bo ja po prostu jak jest towarzystwo, to mi szajba odwala. A jak pijesz sama, to najwyżej na golasę biegasz sama przed sobą. Tak, nie, właśnie nic nie robię. Właśnie o to chodzi, że nic nie robię. Ja się upiję i najwyżej jestem sama ze swoimi myślami sam. Wtedy ci palma już nie odbija? Nie, nie odbija mi palma. Jak jestem sama i wódka... Czy były jakieś takie historie, że miałaś zatarg z prawem, albo że komuś krzywdę zrobiłaś, że pokłóciłaś się z kimś z powodu alkoholu, z powodu wódki? No była taka jedna sytuacja w życiu, była niestety, doszło do tego. No ale to już, ja już opowiadałam o tym, to kiedyś tam z kolegą piłam i no do kłótni doszło i musieli wyzywać policję, ale to było raz raczej, nie pamiętam innych tych sytuacji. Czy za każdym razem jak się takie rzeczy dzieją, to ty masz świadomość, że to jest z powodu wódki? Czy towarzyszy ci to świadomość, że to przez wódkę tak się stało? Że to nie jest w tobie jakieś zło, tylko w wódce jest to zło? No właśnie. Nie, to wina też towarzystwa, wiesz? Ja mówię, jak piję sama, to ja jestem spokojna i... I wtedy jakoś... Ja żyję swoim życiem, a nie wódka mną rządzi. To wtedy ja rządzę wódką. Wódka rządzi tobą, a nie ty wódką. Jak sama piję, to ja rządzę wódką. A, rozumiem. A jak piję w towarzystwie, to zupełnie się zmienia. Czy przychodzi taka refleksja wtedy, żeby albo nie pić wódki, albo rzeczywiście pić w samotności, żeby unikać takich obciachowych sytuacji? Tak. Ale chociaż się coś dzieje, a ludzie lubią, jak coś się dzieje, nie? To wtedy ja gwarantuję im taką rozrywkę, że nie zapomną tego do końca życia. Jak ci się wydaje, czy piwo działa inaczej? Czy po piwie na przykład też byłabyś skłonna do... Nie, piwko właśnie jest dobre, bo jak piwko sobie wypiję tam jedno czy pięć, to w ogóle mnie to nie rusza. A jeżeli chodzi... wódka wchodzi w grę, no to już koniec. O inne alkohole, na przykład wino, szampan, jak to działa na ciebie? Po szampanie też jest inaczej, a po winie też jest inaczej. Nie mieszam tego, ale czasami właśnie nie mieszam. A co się dzieje, jak się zmiesza te alkohole? To wtedy chyba są największe odpały, nie? No, czasem tak. Zależy od towarzystwa. Mówię, że to zależy, w jakim towarzystwie ja jestem. Bo czasem ja miałam różne towarzystwa, naprawdę. I różnie się zachowywałam, wiesz? Tak naprawdę różnie to bywa po alkoholu u mnie. Najbardziej jestem normalna. I najbardziej spokojna, jak piję sama. Czy wtedy, kiedy zaczynasz pić alkohol, właśnie po takiej przerwie na przykład, albo danego dnia, kiedy podnosisz tę dawkę alkoholu we krwi, to masz takie obawy, że to się może skończyć właśnie jakąś taką niekontrolowaną sytuację? Czy ty się tego boisz, czy po prostu nie zwracasz na to uwagi? Czy to jest dla ciebie nieistotne? Nie no, ja jestem bardziej gadatliwa, po prostu taka bardziej odważna, może nie wiem. A każdy się czegoś wstydzi tam. To są osoby, moim zdaniem, to są osoby takie bardzo niepewne siebie. Ja miałam już tyle na głowie tych imprez, że mnie to nie rusza kompletnie.
Ja nie jestem z tego powodu jakaś taka bardzo, wiesz, podniecona. Tylko po prostu sobie idę, coś tam wypiję i ten. Ale to prawda, że ktoś się nowy pojawi, coś tam ja albo zacznę do niego szczekać, albo będę miła. To zależy jak będę się kontrolowała sama. Bo mi tylko nikt nie podpowie. Ja ci opowiem historię, która mi się wydarzyła. To już miałem wtedy skończone 18 lat. I to był wyjazd taki z dwoma kumplami do Zakopanego. Ja już kiedyś tę historię opowiadałem na filmie, ale to szybciutko powiem ją raz jeszcze. I mianowicie, no, jak to młode chłopaki, żeśmy się zaopatrzyli w różne trunki i poza właśnie jakąś wódką, piwem, winem, było nas trzech, kupiliśmy też butelkę spirytusu, takiego rektyfikowanego. I wyobraź sobie, że jak sobie popiliśmy tych innych alkoholi, to przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby na tym spirytusie zrobić kogiel-mogiel. Ja nie wiem, jak myśmy to utarli, no bo wiadomo, że spirytus przecież ścina białko, ale ostatecznie udało nam się ten kogiel-mogiel uczyć na tym spirytusie i żeśmy to zjedli. I wyobraź sobie, że następnego dnia nie mogliśmy powiedzieć słowa, bo ten kogiel-mogiel oklejał się w gardle i po prostu nam poparzył przełyk. I no, lipa ogromna. Tak więc rzeczywiście po alkoholu dochodzi do jakichś takich bardzo dziwnych sytuacji, to się z tobą zgadzam. Ty, Aniela, też miałaś takie kulinarne przygody z alkoholem? O, albo na przykład pamiętam na studiach, jak się gotowało poncz. Już nie pamiętam, co żeśmy dodawali, ale taki wielki garnek ponczu gdzieś tam stał na kuchni, każdy sobie łychą wazową tego nalewał, a potem całe towarzystwo było pijane. Też masz takie wspomnienia jakieś? No ja to ostatnie wydarzenie to wspominam w sumie zieloną szkołę, chociaż nie lubię do tego wracać za bardzo, wiesz, do tego momentu, gdzie ja chodziłam do szkoły, bo to są nie za bardzo miłe wspomnienia, wiesz, ja to od tego odbiłam już, przedzieliłam to czerwoną kreską, ja zaczęłam żyć swoim życiem. Czy jeżeli chodzi o odpały po alkoholu i inne osoby, które były w twoim towarzystwie, czy masz takie jakieś przykłady, że komuś odpaliło po wódce? No, komuś tam odwaliło kiedyś, wiesz. Byliśmy pijani, to nikt nikogo nie pamięta tak naprawdę, co tam się działo. W sumie to nie mam takich wspomnień. Najbardziej to chcę zapomnieć o tym, co było w szkole. Co się działo w gimnazjum, te wycieczki, to wszystko, to liceum, to w ogóle, to ja nie jestem tą osobą, która chce w takim towarzystwie być. Ale czy to było związane z alkoholem? Też było związane z alkoholem, oczywiście. Nie, to nie mówmy o tym. Ja po prostu staram się dociec do tego, jak wysoki może być poziom agresji czy poziom głupoty człowieka, który wypije konkretnie wódkę. No to ja jestem tym poziomem właśnie, który... ja osiągnęłam chyba największy to, co można odwalić po alkoholu. Nie wiem, kto co miał tam. Mówisz o tym bieganiu na golasa? Tak, właśnie to. Tylko wiesz co, to nikomu krzywdy nie zrobiło. No. Może samej sobie zrobiłaś krzywdę. No ja się tym nie przejmuję. No to tym bardziej. Ale wiesz, ludzie i tak będą gadać, zawsze będą gadali, będą gadać. No i co mam na to poradzić? Po prostu siedzę tutaj i ja stąd za bardzo nie wychodzę, wiesz? Ja tutaj większość czasu spędzam i nie wychodzę do ludzi, bo wiem, co znaczy wyjść na ulicę. To tak jakbyś miała troszeczkę, nie wiem, początki depresji, to troszkę tak wygląda, jakbyś izolowała się od ludzi. No właśnie to nie jest początek depresji, to jest początek właśnie tak jakby znowu mojego życia, ale nie zawsze mi się to udaje, bo nie zawsze mam czas, żeby być sama, wiesz. Naprawdę, jak ja bym mogła, to bym przeżyła życie sama. Bez nikogo, bez żadnego towarzystwa, żeby w ogóle najlepiej do nikogo się nie odzywać dniami i nocami. Czy gdybyś miała taką możliwość, żeby przeżyć życie sama, czy przeżyłabyś to życie z butelką piwa, czy z butelką wina? Oczywiście, że tak. To są moi przyjaciele wtedy. A, rozumiem. Ale ja nie będę ratować towarzystwa, które ma właśnie depresję, czy coś tam im hula w głowie, nie wiadomo co. Bo ja wiem, że dużo ludzi ma depresję.
ale ja nie jestem od tego, żeby ich leczyć. Zastanawiam się, czy to, że ty tak do samotności dążysz, albo że może samo to, że do samotności to w mniejszym stopniu, ale powiedziałeś, że obawiasz się wyjść na zewnątrz. Czy to nie są objawy właśnie jakichś takich zaburzeń osobowościowych czy zaburzeń depresyjnych? Ja tego nie mówię w sensie negatywnym, ja to mówię raczej w sensie tym, że być może no, jakieś dolegliwości ci towarzyszą. No nikt mnie nie pozna taką, jak ja jestem sama. Nikt. Bo mają jakieś podejrzenia właśnie, że dlaczego ona jest sama, dlaczego ona nie wychodzi do towarzystwa. Ja nie lubię tak za bardzo towarzystwa, no szczerze mówiąc. Czasami w towarzystwie jestem, bo muszę w nim być, czasami bo lubię, a czasami no nie mam wyjścia. To ciekawe, bo właściwie na jaki temat byśmy nie rozmawiali, ty zawsze wracasz do tej twojej samotności. Tak. To jest rzecz, na której ci bardzo zależy. Jaka jest naprawdę, nie wie nikt. Tak śpiewał kto? Kto to śpiewał? No ten. Kto? O Mai. O tej psułce Mai. Aha, no tak, rzeczywiście. To Wodecki. Wodecki śpiewał. No i weź się tutaj domyśl, o co kobiecie chodzi. To ty jesteś taka pszczółka Maja troszeczkę. Trochę tak. Tylko, że zamiast miodku to alkohol. Tak. Zamiast alkoholu to miodłe. Miodku powiedziałem, zamiast miodku. A, miodku. Zamiast miodu. To nie Misia Puchatka, tak piękna chatka. To też nie wiecie skąd jest, bo to jest z jakiejś piosenki. I teraz się domyślcie z jakiej. A ty wiesz? Tak, ja wiem. No to powiedz. No to śpiewał taki jeden. Ale oni będą wiedzieli. Ja nawet nie pamiętam tytułu, ale zawsze sobie to puszczam. A ty potrafisz śpiewać? O, to jeszcze, a po alkoholu to sobie przypomniałam właśnie, jak ja mieszkałam, wynajmowałam swoje mieszkanie, to takie koncerty dawałam. Sama sobie śpiewałam po prostu tak, o, bo ja zapominam, że są ludzie, wiesz o co chodzi. Mhm. Ja sobie śpiewam, bo lubię sobie śpiewać i widocznie nie zostałam piosenkarką, to sobie sama dla siebie śpiewam, bo myślę, że ładnie śpiewam, ale nic nie zaśpiewam. Zaśpiewaj! Nie! Razem zaśpiewamy. Nie, to niemożliwe jest. To ja muszę być sama, to wtedy ktoś musi mnie ze spontana tak nagrać, że ja różne śpiewam, wiesz co, ja to jestem taki, także... Wiesz, ja lubię do kościoła chodzić. Ja mówiłam, że ja jestem grzecznym człowiekiem. A czy ty śpiewasz też pieśni kościelne? Tak, śpiewam pieśni kościelne. I oni mieli takie koncerty w domu. Zaintonuj coś. Może się nawet dołączę. Ave Maria mam zaśpiewać? Dawaj, no Ave Maria. Nie będę z tego żartować, bo to nie są żarty, wiesz? Ave Maria to jest bardzo poważny utwór muzyczny. To muszę być sama. Ja nie potrafię tak przed kimś. Ale wiesz? Potrafiłabyś zaśpiewać? Nie potrafiłabym przed kamerą ani... Ale sama do siebie? No to jak sama do siebie, no to tak śpiewam, ale nie przed kamerą nie dam rady. Chociaż kiedyś na bierzmowaniu, no to zaśpiewałam. To ja śpiewałam jakieś tam... Coś z Biblii tam było. Musiałam to zaśpiewać i tak mnie wybrali. No ale to... Jakiś fragment z Biblii. Fragment z Biblii, tak. Mhm. Musiałam zaśpiewać przed całą klasą i przed innymi klasami też w kościele. A czy jak już spędzasz czas sama ze sobą, czy też w towarzystwie piwa, czy też innego alkoholu, czy wtedy śpiewasz sama sobie, czy to się dzieje bardzo rzadko? No mówię, że jak ja wynajmowałam mieszkanie, to sobie śpiewałam. Mhm. I sąsiedzi mi nie zwracali uwagi, wiesz, to... Też różnie. Raczej się śmieli z tego. A ja zapomniałam, że mogą to słuchać sąsiedzi, no i widzisz, no. Muszę z tym żyć, niestety. Może kiedyś się namówię na śpiewanie. Może kiedyś. Biesiadne. Może kiedyś właśnie, jak mi dasz mikrofon. No mikrofon masz przypięty przecież cały czas. No tak, ale taki wiesz, trzymam mikrofon i śpiewam. A taki też mikrofon mam. Akurat nie przy sobie. Chciałam kiedyś tak zaśpiewać. A do kamery? Tylko uważaj, co odpowiesz. Uważaj, co odpowiesz. Na scenie może... Właśnie, bo to, co ja powiem, to niestety się spełnia.
A to niemożliwe, żeby jakiś człowiek scenariusz mojego życia pisał, tylko ja sama piszę swój scenariusz. Ja myślę, że tak mądre, będzie. To bardzo mądre, co powiedziałaś. Ale nie zawsze, wiesz, no ludzie wierzą mi we wszystko, co ja powiem, ale nie powinni do końca tak naprawdę wierzyć, co ja mówię. Nie powinni, bo to jest tak naprawdę moje. Ja czasem nie pokazuję nigdy co wszystkiego to, co jest we mnie. To, co powiedziałaś przed chwilką, to jest bardzo głęboko filozoficzne, bo rzeczywiście tak się wydaje, że to los naszym życiem targa, a być może jest tak, że to tak. My sami piszemy scenariusze, czy też scenariusz naszego życia i nawet sobie z tego nie zdajemy tak. sprawy. No niby tak, ale to nie do końca, wiesz. Bo w sumie to, że ty jesteś tu, to jest w jakimś sensie też twój wybór, to jest twoja decyzja. Może to właśnie tutaj no tak. szukasz samotności, może to miejsce to jest właśnie ta samotnia, w której ty chcesz być. Nie, no ja kiedyś sama mieszkałam na pustostanie, wiesz, sama. Ktoś mi pokazał, ale miał inne mieszkanie i tam sama byłam, sama sobie tam, wiesz. I tam ci było dobrze? Urzędowałam, tak. Aniela, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.